Witam was w kolejnym odcinku tej serii. Teraz nadchodzi ponad 6000 wojaków kontra 2000 ludzi. Kto to wygra? Oczywiście, że walczymy. Jeżeli pozbędziemy się tych wojsk, jesteśmy na silnej pozycji i możemy tworzyć silne armie, ponieważ nasze utrzymanie tych całych jednostek jest tanie. Ale nie utrzymam miasta krwi. Ale zobaczycie, że nie umarli, się wskrzeszają. Manfred wskrzesza całą prawie armię. Książę Markus większość, a ci podstawowi nekromanci, oni nie wskrzeszają dużo, ale i tak to jest co. Jeżeli wygrasz bitwę, to i tak ci się coś wskrzesi. Nie chcę tej pogody, ja chcę tą co ostatnio. Pelose. Dobra. To jest. A Manfredem dowodzimy, więc bardzo fajnego. To jest człowiek. To jest nasz wódz. Patrzcie, jaka zbroja, jaka ręka, jakie czachy. Sierp. Wróg pewnie będzie po trzasku. Wow, kusznicy z tyłu się trzymajcie może. Dobra, i na razie tyle nie ma co. Mój wróg jest tam. Posiłki nadchodzą, nadchodzą, nadchodzą posiłki. Książę Markos. Istvan von Karsten. Jeden z rod Kasten... Kan... Ka, k, 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 k. Tych, co mówiłem ostatnio. Jest tu jeszcze jakaś konnica? Nie, więc... Dobra, nie ma sensu mi się. Że mieliśmy w takiej grupie, jakiej jesteśmy. Lekka do przodu. Tylko powoli mieliście się, powoli. Agresywna, trzeba ich zniszczyć. Dobra. Piorni królowie. Wow, jaka fajna jednostka. Tam ostrzeliwują mnie. Ja też strzelam, dobra. Musimy utrzymać pierwszy szturm. Zombiaki na to skrzydło, proszę. Wsparcie moje jest bardzo daleko. Nie, jest tam, dobra. A druga jest tamtej strony. Nie, jest za nas. Widzicie, że jesteście fajni, ale ja jestem nieumarły. Ja jestem z nieumarłych, z rodu nieumarłych, z rodu tych, którzy niszczą wszystko na swojej drodze. A w ogóle w kogo strzelacie? Nie uciekajcie. Brońcie Boże. A zostaje ostrzeliwany, ale on ruszył tam. O koleś, błąd zrobisz, ja cię zaraz... Na nich nie ma lipy. Do boju. Manfred też. Otoczy dzięki tu. Zgnieź w nich fotele. Pokazać im, gdzie jest miejsce dla krwiożerczych armii. Pokażcie im swoją krew, waszą nieskazitelną krew. Ale lagi, bo zdać zaczęło. Juhu, nie umarli. Nie umarli, lagi. Lagi, dupie to. A ty wycofaj się i jeszcze. Ty strzelasz, a ty jesteś co? Też strzelasz. Dobra.
Dobra, wy w tych szkarmatną straż. Tylko od pleców, panowie, od pleców. Mówi mi Manfred. Nie. Nie, to wy tu w takim razie. Jezus, ten mi znowu zabił prawie generała, no. Powaliło go do reszty. Manfred, szybko pomóż temu, bo mi zginie generał. Otoczyć ich. Otoczyć. I na nich ruszyć. Ha, 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 szkielety! Pięknie. Wyginąć wrogich generałów. O to chodziło, stracił armię, stracił oddziały. Piękna szarża czarnych rycerzy od flanki, od plecu na halabardzistów. Co się stało? Nie wiem, co się stało, ale to się nie odstanie. A wy czemu stoicie? Ruszyć do przodu na nich, wbicie w nich. Pierniczcie to. Nasz generał wygra to? On nierówną walkę wygra. Dobra. A gdzie są moje oddziały wsparcia jeszcze? Agresyw, niszczyć, zabijać. No, u nas nie liczy się liczebność, pół skrzesimy armię, więc... No nie. Wow, ile strzał. Takie masakra, muszę zmniejszyć ustawienia graficzne, ponieważ... Te bitwy są tak episko wielkie, że jaka masakra to jest normalnie. A mój Manfred, jak tam? Zabiłeś już go? A już prawie, dobra, wycofajcie się i zaszarżujmy na nich. Ty mnie wziął od flanki. Aj, nie ma szans. My jesteśmy nieumarni, my jesteśmy tym, którzy niszczą świat. Niszczą to, co nadchodzi. Nie dbam o oddział, nie dbam o liczbę ludzi. Dbam o to, by wygrać. Dbam o to, by was zabić, by mieć co skrzesić. Dobra, bo mi oflankuje zaraz generała, a ja tego nie chcę. I na nich teraz dopiero. Jest tu ktoś bezczynny? Strzelać w nich. Moi sojusznicy, ruszcie dupę. Wiem, że was trzymali, ale powinniście to sprytniej rozegrać, a nie jak cioty. Mój drugi sojusznik nadchodzi, więc to... To jest wygrane, wiecie o tym od samego początku. Nawet ja to wiedziałem. Że oddziały wroga są bardzo silne. I na plecki nich, na plecki, bo Manfred to dowódca nieskazitelnej krwi wampirów, który jest potężny i nieśmiertelny. Prawie. O, jest pełna konnica. Muszę się cofnąć. Wesprzyjmy ich moją siłą krwi. Pół armii prawie straciłem, powiem wam szczerze. Ale że sojusznik, dobra. Przeważaj na tego, bo we mnie strzela. Mi zginie Manfred. A nie powinien, nie zatoczony przez dzielną gwardię. Patrzcie się, jaki będzie rzeź. A ja sobie jednak go wycofam. Już ma złote doświadczenia, nasze oddziały też widzicie mają srebrne, to tarcze, to wszystko. To się rozwijają, to będzie armia nieumarłych, którzy nigdy nie umrą. To ty combination. Dupie mam, bo mi strzela we mnie. Aby się tam całkiem tam wycofam za swoje oddziały. Oprócz Manfreda oczywiście, bo mi zabije go zaraz.
Na nich oprócz Manfreda. Mówiłem, kurwa. Mówiłem do was. Kusi jesteście, czy nie ma... Nie macie wewnętrznych narządów? Nie macie. Dobra, ja ze sobą nic nie robię, ale mi się to podoba. Tutaj widzę, mój komp miał problemy, jak wiecie, ale otoczył, dobra. Dobra, nie ma na co czekać, bo to jest wygrane. Where? O, pralkę słyszę. Nie powinno chyba, wy nie powinniście jej słyszeć, mam taką. Ale to jest cały oddział tego, oni nie kwapią się. Dobra, wróćcie dupy. Naprawdę tylko ten oddział mu został. Ale już nadchodzi mój generał, nie wiem gdzie on jest, ale nadchodzi. Pokażę im co to znaczy wampirowa gwardia strażników obrony, która niszczy świat. Zabijcie się go wreszcie. Ja chcę to kończyć już, ta bitwa już jest nudna, to była z samego początku bitwa wygrana. Walczcie lepiej, moi żołnierze. Walczcie do ostatniego krwi waszych przeciwników. A tego dalej nie złapali, tak? A jeszcze walczą, kurwa. Pierd. Nie ma z nami uprość, to jesteśmy. Mogłoby się to już skończyć. No chcę, żeby odcinki trwały 20 do 30 minut. Mam nadzieję, że taki też system wam się spodoba. Na tamtego ziomka muszę trafić i zabić go. Bo on nie chce uciec, no nie chce. Jeden koleś został. Może to generał? Nie, ale zajebiście wygląda. Wbił się w czyjś oddział. Ale Manfred biegnie to, spokojnie. Jebi. Koniec bitwy. Straciliśmy mnóstwo ludzi. On też stracił mnóstwo ludzi. Ten bardzo obrazek mi się podoba, walka białych elfów z mrocznymi elfami. W nowej części 1.6 będą leśne elfy, więc pewnie pokuszę się walczyć z nimi. Będzie fajnie, będzie nowe frakcje. Mam nadzieję, że jak wydadzą, mam nadzieję, że skończę tą kampanię i wydadzą, to będzie idealnie. Co okup? Nie, strać. To się nazywa wojsko. A ten pójdzie tam, więc już jest spokojnie. Wzrost cech, strach plus jeden, hrabia Manfred. Wroga, armia rozbita, pięknie. Nowy dziedzic frakcji. Nie! Markos mi umarł! No nie, co za cioty! Co za cioty? Bo tu nie ma nikt dobrej nekromancji już. Nie ma nikt, no. Jesteśmy na minusie czy na plusie? Na plusie, dobra. A mój zamek w twierdza krwi jest oblegany. Nie ma szans tego wygrać. Jezu, armaty, jest. Dobra, kolejna tura. Zobaczymy, co się wydarzy. Tu Waldenhof, tu wieżyczkę pasowo by rozstawić. Tu koło
Tempelhof też tutaj. To właśnie on zamiar zrobić. Usilnić moją pozycję w tym rejonie, w tych trzech osadach. Stworzyć taką armię, która będzie w stanie podjąć jakąkolwiek miasto. Bo na razie nie jesteśmy w stanie. Bo chociaż liczebność jest duża, ale po ostatnich bitwach wytraciliśmy jedną całą armię, czyli mamy półtory. No. Szkoda, że Markus umarł, ja zabiję ten komputer kiedyś. Czemu umarł? Why? Why? Why God? Why? Rychła porażka, dokładnie tak. Szpieg. Najlepiej rozwinięta frakcja, bardzo fajnie, to się sprzedaje. A ty co, masz jakieś straty w armii? Co tu mam, Freddy, jeszcze masz? Ci mi nie są potrzebne. Dobra, nie masz też. Ty by pasowało oddać ich uszkodzić i dorekrutować jakiś oddział. Tych mi nie stać, a nie. Wszyscy jeźdźcy się sprzedadzą. Proszę tu. Chciałem wieżyczki rozstawić, to nic z rekrutacji. Patrzone są wieżyczki. Ups. Czemu nie? A tu mam wieżyczkę. A tu nie mam, dobra. Cofaj się, wycofaj się. Kapłana nie chcę, ale nie, sprzeda się, sprzeda się. Nie wiem ile już czasu nagrywam, ale... Ja mamy dużo ludzi. Jest dużo zombiaków, to jest dużo oddziałów armii ludzkiej, moich moich szpiegów. Похоже, они нас заметили. Wurtheima. Nie wiem co tu jest i tu jest problem. Dobra, nie ma lipy, dobra, nie mam już siły. Dzięki wam za uwagę i widzimy się w kolejnym odcinku już wkrótce. Jeżeli wam się podoba, nie zapomnijcie dać łapkę w górę. Tym prędzej się pojawi odcinek, tym więcej będzie łapek i komentarzy, gdyż motywuje. Ale oczywiście się pojawią niezależnie, ile ich będzie. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Bye, bye.